13 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, który już trzecią niedzielę rozważamy, to nauczanie Jezusa w przypowieściach. Jest to opowiadanie zaczerpnięte z życia, obraz dobrze wszystkim znany, aby na jego podstawie choć w części przybliżyć przedmiot nauczania naszego Mistrza, czyli naukę o Królestwie Niebieskim. Tydzień temu, poznając przypowieść o chwaście wśród zbóż, przypomnieliśmy sobie prawdę, że obok dobra zawsze będzie zło, że nad dobrem trzeba się natrudzić, włożyć sporo wysiłku, a zło przychodzi bardzo łatwo. Ale w ostateczności chwast przeznaczony jest na spalenie, a pszenica na pożywienie. Druga przypowieść uświadamia nam nieustanny wzrost Królestwa Bożego, którym zasiewem był dla nas sakrament Chrztu Świętego. Trzeba na nowo odkryć, jaki potencjał mają w sobie sakramenty święte i korzystać z nich na swojej drodze zbawienia. Dziś kolejne dwie przypowieści, które uzupełniają nasze wyobrażenie Królestwa naszego Ojca. Słysząc o skarbie i o perle, doskonale wiemy, że mowa jest o wielkiej wartości. Ziemskie życie człowieka jest w jakiś sposób zdominowane zdobywaniem. I choć wiemy, że być jest ważniejsze niż mieć i że mamy gromadzić sobie skarby w niebie, to jednak codzienne zmagania i zapewnienie spokojnego i w miarę poukładanego życia zajmuje nam znaczną część dnia. To, co posiadamy, możemy poświęcić tylko dla najwyższych wartości. Dlatego, aby ocalić życie, czasami decydujemy się sprzedać nasze materialne dobra. Ale czy życie wieczne jest dla nas najwyższą wartością? Czy aby dojść do zbawienia, potrafię poświęcić swój czas, swoje zdrowie, dobra materialne, nawet relacje z najbliższymi, jeżeli one utrudniają mi obranie właściwego kierunku? Czy potrafię oddać dużo, oddać wszystko, aby osiągnąć życie wieczne? Kolejny obraz dotyczy końca świata. Wielu w ogóle nie chce o tym słyszeć. Wielu boi się tych wszystkich zapowiedzi. Przyjdzie taki czas dla każdego, że trzeba będzie stanąć przed Panem. I o ile w życiu ziemskim korzystamy ze zdrojów Bożego miłosierdzia, o tyle w tym czasie sądu staniemy przed Bożą sprawiedliwością. Wtedy nie ukryje się nic. Nieważne będą ludzkie zaszczyty, godności i tytuły. Liczyć się będzie tylko miłość i to, co z miłości zrobiliśmy dla Boga i bliźniego. Wybierajmy zatem świadomie i podejmujmy działania, które w ostatecznym rozrachunku nie będą budowaniem swojej ziemskiej potęgi, ale budowaniem mieszkania w Królestwie Boga Ojca.